wracamy do Was już po raz ostatni, tutaj z ostatnim meczem grupy A. Titan Kentra w Pilcy, bo Pilcy stanowią do tego, że ten moment był edytyzacją. Będziemy komentować go ten turniej, jutro, jutrze. Izak i Pilcy, trzeba się pojrzeć. Nie wiem, dlaczego to mam tu wziąć, to są tam Szwedzi, więc dużo by nie podpowiadali, bo Polacy też się pojawiają, słuchajcie. A tutaj na fali, na przykład na tego gościa, który będzie rozpisany z Polski. Zobaczyć sobie tego, ten cały event, bo nie mogło odbyć na jego Katowicach, więc chciał sobie przejść do Aspencji, do Jęczy, żeby zobaczyć, na pewno kanałcy z tym programem. No tak, z tej emocji to jest ostatnio, bo nie ma troszeczkę tych ludzi, no zdecydowanie. A wydaje mi się, że to nie jest najciekawsze z tych wszystkich, które widzieliśmy dzisiaj. No to jest Titan i Katowice, to ostatnia szansa, żeby zakwalifikować się. Absolutnie. Do półfinałów poniedziałkowych, a tutaj widzimy, że naprawdę daje radę i grają ładnie. No, tylko tak grając wykonanie jak w meczu z Navi, gdy Blixet naprawdę mogą dać radę, tak? Gdy już Navi dali radę w pierwszym meczu, i na kogoś pełni przegrali podogrywki 13-19, gdzie Sinti już mieli 35 ragów. No, a teraz, no to nie jest no tak, tak, ale to jest... To się zeruje. To zaczynamy od początku. Flipside, Titan, tak samo jak w pierwszym meczu, ale to już jest mecz, gdzie nie można sobie pozwolić na błędy takie jak w pierwszym meczu. Tutaj przegrany odpada z turnieju. Przegrany żegna się. Słuchajcie, za momencik przejdziemy do ostatniego spotkania. Zawodnicy już są podłączeni. Także dla rozgrzewki. Może KNS potrzebuje jeszcze chwilę pograć na tym meczu, bo no brakuje go strasznie. Kurwa!